Witajcie na kanale Questogranie. Ostatnio kilka rozważań nad transferami do zespołu. Pozyskaliśmy dwóch nowych zawodników. Jest to oczywiście Madsen i Nago. Będziemy rozważać prawą stronę jeszcze do wzmocnienia, ale tutaj musimy uzyskać jakieś zejście z zawodników, którzy są na razie dostępni. Cały czas myślę nad obrońcami, którzy mogą wzmocnić nasz skład. Jest to Kennedy, Scott Kennedy, Kanadyjczyk, z wolnego transferu. Wygląda dość ciekawie. I Bandeau, tutaj też dość mocny zawodnik. Gorszy troszkę odbiór tej piłki, no ale może udałoby się tak samo go pozyskać. Zobaczymy, jacy zawodnicy są wystawieni na listę transferową. To też jest dla nas ważne. Może akurat znajdą się zawodnicy, którzy będą pasowali do naszego stylu gry, będą wzmocnieniem dla naszego zespołu. Z obrońców nikogo nie widzę ciekawego. No tutaj nie wygląda to źle. 29 tysięcy. Okej, napastnicy. No też chciałbym tą formację wzmocnić. Zawodnik Arsenalu. No przyszedł się tutaj aż tak mocno nie chciałbym wybiegać z pensją. Mesa z Kadizu. No tutaj na pewno pensja będzie nawet nie tak szalona. Zobaczmy jeszcze na wolnych zawodników. Pierw obrona. Cały czas jest serwis Adamajan dostępny. Jimmy Allen. Dodamy go do listy życzeń. To byłby na pewno ciekawy transfer. No jest kilku zawodników, którzy mogliby do nas dołączyć i tutaj zastanawiam się tutaj nad tym Allenem. Wygląda on bardzo dobrze. Jimmy Allen, no spróbujemy zaproponuj podpisanie. Może akurat się uda i nasza linia środkowej pomocy zostanie dopełniona przez takiego dobrego piłkarza. 3 lata, ok. Fajnie jakby podał nam no i teraz 23 tysiące
Spróbujemy. Bonus za podpis 130, 140. Dodaj premię. Bramki 10, 15 bramek. 110 tysięcy. 27 i bonus za podpis. Dobra, bierzemy. Bierzemy tego zawodnika. Nie ma się co zastanawiać. Fajnie, że tutaj poszedł na wymianę zdań, że tutaj udało się to zrobić. Teraz zastanówmy się, czy Kennedy będę tutaj jeszcze się cały czas waham. Nie wiem, czy nie Taylor, Connor Taylor. Chyba jego zaproponujemy. Ajajajajajaj. No i niedobrze. Czy to jest tak, jak po prostu chcesz coś szybko zdziałać, no to niestety nie udaje się. Jest tutaj Pedersen, prawa strona Prey, lewa prawa. No nic, w takim razie będziemy czekać, co się wydarzy. No i chyba tutaj pozyskamy albo Jóźwiaka, albo Morrisona na lewą, prawą stronę. No i napastnicy jest Bida, który byłby ciekawym transferem do naszego zespołu na pewno, ale też potrzebujemy piłkarza, który... No może spróbujemy, jest ten Valerade. Spróbujmy może Bidę. Jest McLaren, stoica, Denis Dragus też wygląda ciekawie. No dobra, pierwszy mecz na razie zagramy z Santander Liège. Zarządzanie zespołem, wiadomo, niech zagra jako Lang tutaj, widzę na razie Wiśniewskiego, jest Alho, zagra na go, zagra z Alenem, tutaj wydaje mi się, że będzie to odwrotnie, na go, Alen, zagrają w ten sposób, na pewno Valencia, Anderson, widziałbym tutaj jednak... Urgencja nadal. No i teraz Praszelik z przodu. Praszelik z przodu. Collins. No nie wiem, czy Collins będzie tym piłkarzem, który będzie grał pierwsze skrzypce. Anderson. Pope. Kinsella niech zostanie, mam Banzo, Alipur, Ammo. Zastanawiam się nad Alipurem, ale zastanawiam się też nad Harrisonem. Niech będzie Harrison, Alipur na wejściu, Papen, Collins, Alipur. Dobra, niech takim składem wyjdziemy na mecz z Santander Liège. Tak widzicie, gramy jako los w przodu, jako na bramce. No i teraz wszystko jest w rękach naszego bramkarza. Tak mówię, chciałbym, żeby on rozpoczął grę w Premiership, ale chyba Strączek albo Swoboda dostaną szansę gry w kolejnych meczach. Gdzieś będziemy robić rotacje, bo wiadomo, są też mecze pucharowe, więc tutaj będą się mogli piłkarze wykazać, ale myślę, że pierwsze mecze chciałbym, żeby rozegrał Jakola ze względu na staż w zespole
Bristol Rovers, no i doświadczenie Ecuadorii. Jestem ciekaw, jak nowa linia pomocy zagra Valencia, Harrison, piłka do Fulgencio, Fulgencio wysoko, rozgląda się za Praszelikiem, jest dośrodkowanie na zamknięcie, Praszelik próbował skierować piłkę do bramki, nie udaje się to. Teraz Allen, pierwsze podanie w pole karne, piłka miała pójść do wychodzącego Harrisona, jednakże nie dociera do niego. Teraz Harrison na spalony. Bastien, Muleka. Dobrze, teraz obrona. Świetnie obrońcy, Nago. Dobre podanie do Fulgencio. Fulgencio niestety wybicie poza boisko. Clark, tutaj szkoda, że nie ma Madsena z lewej strony. Nie doczekał się debiutu jako Labroni. Dobrze, Wiśniewski. Świetnie teraz Nago. Poradził sobie tutaj z zawodnikami Santanderu. Santander. Clark. Świetna piłka do Harrisona. Harrison, no i pierwszy strzał w 21 minucie. Pierwszy strzał Harrisona w tym spotkaniu. Allen. Alho popełnia błąd. Musi teraz wracać, naprawić tą piłkę, którą zepsuł. Świetne podanie. Podanie, które taki może. No, to podanie nie wyszło. Allen, pierwsza strata w tym meczu na rzecz Bastiana. Teraz Wiśniewski. Dobrze się zachował Wiśniewski. Fulgencio, jest Allen, dobrze prowadzi Allen piłkę, próbuje przedrzeć się, Allen, tak jest, mamy to, zawodnik strzela, no i niestety bramkarz drużyny belgijskiej broni. Clark, Allen, jest piłka do Harrisona, Harrison próbował tutaj głupkować Proszelik, Wiśniewski, Nago. Nago obkręcił się z futbolówką, strzela, no i był bliski, jest zdobycia bramki. Mógł ten strzał zaskoczyć, Fulgencio. Alho, no takimi strzałami raczej nic pozytywnego nie zrobią piłkarze Bristol Rovers. Teraz Alho, dobrze. Piłka Fulgencio do Praszelika. Praszelik, udaje mu się zgubić zawodników belgijskiej drużyny i zdobywa pierwszą bramkę. Czyżby, jeżeli pozyskamy bidę, to mielibyśmy polski skład, polskich napastników. To byłoby ciekawe doświadczenie, pewno widzę angielskiej, dwóch napastników z Polski. Mogłoby tworzyć naprawdę udany duet. Clark minięty przez Dolmuna. Będzie dośrodkowanie. Dobrze się złożył zawodnik belgijskiej drużyny, ale jako la na razie niepokonany. Wiśniewski błąd polskiego obrońcy. Jako la odprowadza piłkę wzrokiem za linię końcową. Tomkinson. Nago. No i niestety mamy pierwszą połowę za nami. Na razie nie, nasza druga linia nie zachwyca. Teraz Allen. Dobrze, Allen
przechodzi, mija wszystkich zawodników, będzie oddawał strzał, no i Hetkind zdobywa, ratuje drużynę przed stratą bramki. Teraz Fulgencio wyłożył pięknie Harrisonowi, tylko wystarczyło dołożyć nogę, ale ta sztuka nie udaje się naszemu napastnikowi. Praszelik. Czeka Praszelik na okazję. Xinrod. Dobrze przez chwilę Wiśniewski, Allen kolejny raz, ten zawodnik będzie prowadził grę zespołu. Nago, piłka do Praszelika. Praszelik, to podanie mogło trafić do Walencji, byłoby groźne. Tomkinson, Wiśniewski. Dobrze, Wiśniewski radzi sobie z obrońcą, z napastnikiem, zawodnikiem w czerwonej koszulce. Teraz Clark, Walencja na go. Waszelik, jeszcze Harrison, pusta bramka. 2-0. Dobrze, że w tym meczu napastnicy udowadniają swoją wartość. Teraz do Mund, świetnie, rajd tego zawodnika prawą stroną, ale Wiśniewski zatrzymuje kolejny atak drużyny Santandu. Rajd, Praszelik próbował do Walencji zagrać tą piłkę. Tak, jeżeli przyjdzie Jóźwiak do drużyny, no to raczej z drużyną pożegna się Pepe. Teraz błąd Clarka. Alcho, Waszelik, piłka do Nago. I Wiśniewski z Domnunem. Tym razem nie udaje mu się odebrać piłki, ale zrobimy zmiany. Zejdzie Allen, który dzisiaj naprawdę rozegrał spoko spotkanie. Wejdzie Kinsella, mam pan złudzonego. I Ramirez za Fulgencia. To jest jeszcze zawodnik, nad którym się właśnie zastanawiamy, czy opuści nasze szeregi, czy pokaże się z dobrej strony i zostanie w drużynie. Na razie Fulgencio podaje do Praszelika i Praszelik powinien wykorzystać 100% okazję do zdobycia golu. Takie piłki nieczęsto się zdarzają. Czekają na wejście piłkarze drużyny Bristol Rovers. Teraz dobra piłka do Walencji. Walencja rozgrywa tutaj podanie do Clarka. Clark, Praszelik jest przed szansą zdobycia bramki. Jeszcze raz próbował strzelać. Mamy rzut rożny i w 80 minucie mamy trzy zmiany. No długo nie pograją piłkarze, którzy weszli, ale jest szansa, że zdobędą jeszcze jakąś bramkę. Wiśniewski zdobywa gola. Piękny bramka Wiśniewskiego. Widać, że będzie walczył o pozostanie w drużynie, o pozostanie w pierwszym składzie. Ciężko walczył, żeby wywalczyć sobie ten status w drużynie, który posiada, ale my potrzebujemy wzmocnień drużyny Bristol Rovers. Musi coś zadziałać, musi być większa rywalizacja. Teraz Walencja przyjmuje piłkę, dobra piłka do Praszelika. Praszelik niestety na pozycji spalonej. 85 minuta, szkoda, że w stronę kolejnej nie zrobił zmian wcześniej, że ci piłkarze nie mieli szansy pokazać, na co ich stać, że mam pan z Unii pokazał kilka efektownych zagrań. Piłka teraz do Tomkinsona. Jest Kinsella, niezawodny zawsze. Piłka do Praszelika. Praszelik obrócił się z piłką. Mam panzo. Dobra piłka teraz do Harrisona. Harrison do Kinsella i zdobywa Kinsella w ramkę. 88 minuta. To jest właśnie zawodnik,
który pokazuje, że no, warto na niego stawiać i możliwe, że w Premiership Nago i Allen będą siedzieć na ławce, a Mbanzu z Kinselą będą wymieniać się podaniami no i zdobywać kolejne bramki dla zespołu. Zastanawiam się, czy Webstera i De Klerka nie sprzedać, a nie kupić jednego z zawodników, którego wcześniej już obserwowaliśmy i który może być zawodnikiem no, w podobnym stylu jak Mbanza. Teraz dobrze puścił sędzia grę. No i kończymy to spotkanie. Super, udało się. Zdecydowane prowadzenie drużyny Bristol Rovers to cieszy, aczkolwiek no, musi mieć na uwadze to, że to jest dopiero początek przygotowań czy drużyny. Jestem zdziwiony wystawieniem, cieszę się, zostałem, tylko sprawdzam alternatywy. No, wydaje mi się, że musimy poszukać po prostu wzmocnienia tą pozycję. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś oferty za tych piłkarzy, że będą mogli oczywiście pamiętać o wykorzystaniu zmian i Walton został sprzedany. Tak mówiłem, będziemy poszukiwali wzmocnień, to będą kolejne odcinki. Zobaczymy, jak to wszystko przełoży się na grę. Mamy 29 milionów. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jeszcze wzmocnić prawą stronę, środek obrony, prawą pomoc, no i napastnika jednego na pewno, albo dwóch kupimy. Cały była zwiększona rywalizacja w składzie. Teraz najbardziej tłoczna jest w środku pola, ale tutaj na pewno jeszcze moim zdaniem albo Norbun, albo De Klerk, albo Webster mogą zostać sprzedani lub wypożyczeni. Zobaczmy, jak będzie. Zapraszam do oglądania na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.